Ewangelia według Jana 4:10. Jezus odpowiedział i rzekł jej: Gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie: daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Ewangelia według Jana 4:10. Pan Jezus i wzgardzona. Jakież błogosławieństwo stało się dostępne dla tej biednej wzgardzonej? Nikt inny niż wzgardzona nie mógł tego docenić. Taka obdarzona błogosławieństwem wzgardzona osoba musi również wiedzieć, że źródło tego błogosławieństwa nie jest w niej samej. I tego nauczyła się Samarytanka. Była ona zmuszona do poznania i osądzenia samej siebie, do spojrzenia na wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek zrobiła, jak mówi Ewangelia Jana, 4:39. Jej sumienie było przerażone, gdy usłyszała: ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Pan Jezus, Syn Boży, był tam z nią. To było błogosławieństwo, takie błogosławieństwo, jakiego mógł zaznać zgardzony wygnaniec na pustyni. To właśnie dla wyrzutka Jakuba, który za poduszkę miał tylko kamienie tego miejsca, niebo zostało otwarte, a Bóg w pełnej łasce i chwale został objawiony. Tak samo było w sytuacji opisanej w Ewangelii według Jana, 4:4, z Samarytanką, córką Jakuba. Pan ponownie otworzył skałę na pustyni. Arka Boża została wtedy ponownie postawiona obozem pośród pustyni. Do nieczystej i zgardzonej Samarytanki Pan Jezus mówił o studni życia i to była dla niej radość i moc miłości. To oddzieliło ją od jej dzbana i napełniło jej ducha i jej usta świadectwem dla imienia Pana. Umiłowany słuchaczu, to jest Boże działanie. Biedna Samarytanka, której sprawiedliwość kazała stać w miejscu nieczystym, została uczyniona wzorem dzieła Pana Jezusa i wprowadzona w tajemnicę i bliskość Syna Bożego. To właśnie jej miejsce i charakter grzesznika postawiło ją na jej drodze. Tylko ten, kto uzna się za grzesznika, znajduje się na drodze Zbawiciela. Jakikolwiek smutek lub doświadczenie, wejście grzechu w nasze życie mogło nam sprawić lub nadal może nam sprawiać, jednak bez tego, że grzech nazwiemy grzechem, nie moglibyśmy mieć naszego Boga, tak jak teraz mamy Go, otwierającego Jego własny skarbiec miłości i z tego miejsca dającego nam Syna. Jezus odpowiedział i rzekł jej: Gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie: daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Ewangelia według Jana, 4:10.